Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Szanowny panie, przyznam, że po tak długim czasie zarzuciłem całkowicie myśl o tym, że zechce się pan do mnie jeszcze odezwać. Założyłem, jak widać błędnie, że misja zakończyła się niepowodzeniem i okryty wstydem postanowił pan zakończyć karierę naukową, nie informując o tym starego profesora. Bałem się również, że podczas dalekiej i niebezpiecznej wyprawy, można by rzec wyprawy szaleńca, zginął pan gdzieś z daleka od cywilizacji i w kilka lat pańskie doczesne szczątki znikną ze świata, nie pozostawiając grobu, który stanowiłby przestrogą dla kolejnych pokoleń nieostrożnych badaczy. Tym bardziej cieszy mnie pański list, mimo że jego treść wywołuje na ciele nieprzyjemny dreszcz i mimowolne spoglądanie za siebie w poszukiwaniu czegoś. Dziwi się pan pewnie, że stary Ramol odważył się przeczytać dalszą część listu i ma jeszcze odwagę odpisać? Otóż spieszę z wyjaśnieniami. Nie zawsze byłem profesorem i nie od początku wiedziałem, jak powinna działać nauka. Będąc odrobinę młodszym od pana, podczas studiów, jak każdy młokos, chciałem szybko i spektakularnie przejść do historii, odkrywając nowe uniwersalne prawo. Marzyło mi się widzieć moje nazwisko w podręcznikach biologii i osiągnąć to najlepiej przed 30. Co więcej, takich jak ja na naszym kierunku studiów było kilku. Po odnalezieniu siebie nawzajem zawiązaliśmy nieformalne koło naukowe, którego cel zakładał wspólne dyskusje i prowadzenie badań przełomowych i odkrywczych. Byłem jednak żądny sławy tylko dla siebie. W tajemnicy przed przyjaciółmi prowadziłem więc własne, tajne badania. Zakończone dla poprawności kronikarskiej sromotną klęską. Niestety nie byłem jedyny. Widzi pan w tym opisie siebie? Proszę wybaczyć, jeśli będę plątał się w zeznaniach lub będą one nieskładne. Historię tę, po tym jak się wydarzyła, zepchnąłem na dno umysłu i obiecałem sobie nigdy do niej nie wracać. Jest pan pierwszą osobą, która usłyszy ją ode mnie w całości, bez półprawd i przemilczeń. Ernest Stiles był studentem cichym i zawsze skupionym na zadaniu. Formułował hipotezy i testował je niemalże niezauważalnie i w absolutnej ciszy. Był człowiekiem do granic pedantycznym. Praca grupowa z nim była prawdziwą katorgą. Na zebraniach koła naukowego siadał zawsze z tyłu. W rękach trzymał niewielki notatnik, a kiedy my za żarcie kłóciliśmy się o jakiś pomysł, ustalaliśmy hipotezy i marzyliśmy o wnioskach, on milczał, uśmiechając się pod nosem. Na koniec wstawał i cichym głosem w kilku zdaniach przedstawiał swoje spostrzeżenia, które sprawiały, że wszystkie dyskusje traciły sens, a my wyglądaliśmy jak dzieci, które zrobiły najgłupszą rzecz na świecie. Taki właśnie był Ernest. Miał też swoją pasję, a były to rośliny wodne, rosnące na dnie jezior i stawów. Nigdy o nich nie mówił. Wypływał tylko samotnie łodzią na jezioro przy kampusie i całymi godzinami nurkował, wypływając co chwila z nowym okazem do opisania. Przyznam, że miał niemałe sukcesy w porządkowaniu informacji o fizjologii i ekologii roślin i trochę mu zazdrościłem publikacji w tak młodym wieku. Nastał pamiętny wieczór 11 sierpnia 1880 roku. Słońce długo nie chciało schować się za horyzont. Tego dnia Ernest znów nurkował w jeziorze przy kampusie i nie pojawił się na zebraniu koła. Myśleliśmy wtedy, że chciał wykorzystać dzień do ostatniej sekundy
i zakończyć nurkowanie wraz z zachodem słońca. Mieliśmy zatem czas na nieskrępowane dyskusje bez strachu, że zostaniemy na koniec sprowadzeni na ziemię. Nagły trzask drzwi przerwał dysputy i oznajmił nam, że ktoś wszedł do sali. W promieniach zachodzącego słońca zobaczyłem Ernesta, ale to jednocześnie nie był Ernest. Mężczyzna miał na sobie ociekający wodą strój do nurkowania. Pozlepiane włosy opadły mu na czoło, a z twarzy buchał niczym rozgrzana para maniakalny entuzjazm. Jego oczy nie zapomnę ich nigdy. Widziałem tam szaleństwo. Ernest zaczął podniesionym, bełkotliwym głosem opowiadać, jakoby podczas nurkowania trafił do dziwnej bańki. Mógł w niej oddychać, widział niesamowite istoty. Mówił, że rośliny i zwierzęta są tam zupełnie inne, że tyle jest do odkrycia i opisania. Nie uwierzyliśmy w ani jedno jego słowo. I tak jak on gasił dawniej nasz entuzjazm, tak my byliśmy bezlitośni. To nienaukowe, niemożliwe. Takie rzeczy nie istnieją i się nie zdarzają. Jeden z nas zaryzykował nawet stwierdzenie o pierwszych objawach schizofrenii, które ujawniają się u mężczyzn w tym wieku. Wstydzę się za to, ale wtedy mu przyklasnąłem. Ernest oburzył się na to i niesiony potężną falą adrenaliny oznajmił, że zanurkuje w jezioro teraz, zaraz i przyniesie z bańki jakiś nieznany ludzkości okaz roślin. Przez wzgląd na zapadający zmrok nie chcieliśmy się na to zgodzić, ale kiedy wybiegł z sali w kierunku wody, ruszyliśmy za nim. To był ostatni raz, kiedy ktokolwiek z nas widział go żywym. Nigdy nie wypłynął, a krótkie poszukiwanie jego ciała zaniechano przez brak funduszy i odpowiedniego sprzętu. Uznano, że w wyniku nieodpowiedzialnego zachowania i niedotrzymania zasad nurkowania utonął. Zawiesiliśmy z ogromnym wstydem działania naszego koła i nikt z nas nie podjął tematu zaginionego przyjaciela. Ja oddałem się nauce, trzymając się ściśle jej wytycznych i zapominając o fajerwerkach i sławie. Pańskie słowa brzmią tak bardzo podobnie. Budziły we mnie myśl, że Ernest być może nie utonął, może, aż boję się formułować na głos myśli o tym, co mogło mu się przytrafić. Pragnąłem z całych sił zapomnieć tamtą historię. Teraz myślę, że trzeba było drążyć w poszukiwaniu rozwiązania. Mój wiek nie pozwala mi jednak rozpoczynać badań. Służę panu wszelkimi możliwymi formami pomocy. Nie podał pan adresu, na który mógłbym przesłać ten list. Rozumiem powody, jednak chciałbym dać panu szansę przeczytania go. Wykonam więc dwie kopie wiadomości. Jedną wyślę na pański adres domowy, drugą umieszczę w książce Darwina w muzeum, gdzie pana przygoda się rozpoczęła. Nie podam również mojego nazwiska, żeby nikt ze śledzących, jeśli przypadkiem natrafi na list, nie mógł mnie powiązać z panem. Liczę na kontakt.